W magazynie Crescendo miło mi powitać pana Jacka Ścibora. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani. Wyjaśnię, że pan Jacek Ścibor jest śpiewakiem, pedagogiem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Jarosławiu. Znany jest pan doskonale melomanom z wielu koncertów i inicjatyw związanych z muzyką. Postanowiliśmy, że w spotkaniu nam będą towarzyszyć nagrania, które zostały zarejestrowane podczas koncertu w ubiegłym roku. Nagrania koncertowe są najbardziej prawdziwe, bo one odzwierciedlają, w przeciwności do nagrań studyjnych bardzo często, prawdziwą formę śpiewaka. Tak jest, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła. Cenię sobie je przede wszystkim za szczerość i prawdziwość. Nie są one wyselekcjonowane, spreparowane, a wręcz prawdziwym, szczerym przekazem dla naszego wiernego odbiorcy. No i tutaj jesteśmy już przygotowani. Z czterech koncertów pojawiły się nagrania. Proszę powiedzieć. Tak jest. Właśnie ostatnimi czasy udało mi się zarejestrować cztery dla mnie, uważam, że ważne koncerty z minionego roku. Są to mianowicie festiwal Jana Kiepury w Krynicy, koncert z 30 września minionego roku, który miał miejsce w Filharmonii Podkarpackiej, a zatytułowany był Spotkanie seniora z muzyką. Jacek Ścibor zaprasza. Następnie festiwal Przemyska Jesień Muzyczna z dnia 31 października, na której to miałem przyjemność śpiewać Józefa Haydna mszę cecyliańską, oraz koncert zarejestrowany z dnia 28 grudnia w sali obrad Ratusza Miejskiego. Był to koncert poświęcony uroczystości urodzinowej, jubileuszowej Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Górnego. Muzyka będzie się pojawiała sukcesywnie, będziemy na pewno świetnie rozpoznawali, skąd ona pochodzi, ponieważ na koncercie Filharmonii pojawiły się piosenki o Rzeszowie, na koncercie w ratuszu kolędy. Wiadomo, że w Przemyślu wykonywana była msza cecyliańska i fragmenty właśnie z tej mszy z partiami solowymi pana się pojawią. Natomiast za chwileczkę usłyszymy fragment koncertu, który odbył się na festiwalu Kiepury w Krynicy. To był koncert, o którym z wielkim zachwytem pisał obecny na nim Andrzej Piątek. Bardzo pana chwalił za ten koncert. Jemu się bardzo podobał. Była ogromna publiczność. No i może kilka wrażeń z tego właśnie miejsca. No cóż, ogromną popularnością w świecie muzycznym cieszą się różnego rodzaju festiwale, będące ważnym elementem propagowania, upowszechniania muzyki. Jednym z najbardziej znanych i cenionych w naszym kraju jest właśnie wspomniany przez panią redaktor festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Tegoroczny 46. z rzędu festiwal kiepurowski był wyjątkowy i łaskawy dla dużej liczby artystów Podkarpacia. Jeden z koncertów wykonywała Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą rzeszowianina Tomasza Chmiela. Publiczność zachwycona znakomitym brzmieniem orkiestry nie szczędziła tu braw. Już na dzień dobry podczas inauguracyjnego koncertu wystąpił wychowanek Rzeszowskiej Szkoły Muzycznej, dziś znany i ceniony tenor zarówno w kraju, jak i za granicą, Paweł Skałuba, ale i też pod batutą krośnianina maestry Pawła Przytockiego. Na miano wydarzenia, jak opisywała zresztą prasa, zasługiwał recital świetnych basów wywodzących się z Sanoka, Roberta i Wojciecha Gierlachów. Z Robertem razem uczyliśmy się sztuki śpiewu w klasie profesor Anny Budzińskiej, nie tak dawno zresztą zmarłej. To maestra, która wykształciła, że tak powiem, cały zespół wspaniałych śpiewaków, dziś cenionych artystów scen zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. No i wreszcie któregoś festiwalowego dnia przyszła kolej na mój występ, na mój recital, który miał miejsce w Starym Domu Zdrojowym, a złożyły się na niego pieśni żydowskie w języku jidysz, hebrajskim, w języku polskim. Repertuar pieśni z żydowskich stał się od pewnego czasu modą, ale i nie ukrywam, że i moją ulubioną formą prezentacji artystycznej.
Wciąż go udoskonalam, wciąż go przeobrażam, poszerzam o nowe pozycje, wciąż pozyskuję nowe aranże, przez co program ten dostaje coraz bardziej rumieńców i staje się ciekawszy w odbiorze. Wiadomo, że ta ostatnia edycja festiwalu odbyła się pod nowym kierownictwem artystycznym. Jak w sumie ten festiwal przebiegał? Świetni artyści, koncerty, na które brakowało biletu, bo podobno przed festiwalem na pana koncert nie można już było kupić biletów. Tak, to prawda. I co pan sądzi o całości, o formule tego festiwalu, bo ona pewnie uległa modyfikacji. Cały okres festiwalowy od 11 do 18 sierpnia spędziłem z rodziną w Krynicy. Na wielu koncertach byłem osobiście, stąd wiem, że cieszył się dobrą i życzliwą opinią publiczności, jak i wzorową organizacją. Na pewno, co mogę powiedzieć, wyszedł z pewnych stereotypów, był w pewnym sensie innowacyjny, a więc samo przez się cieszył się zainteresowaniem i dużą frekwencją. Każdy koncert wypełniony był publicznością po brzegi. W programie tegorocznego festiwalu mieliśmy do czynienia z takimi nazwiskami jak Krystian Krzyszowiak, Paweł Skałuba, Adam Zdunikowski, Leszek Skrla, wspomniany już wcześniej Robert Gierlach czy też Wojciech Gierlach. Z głosów damskich czarowały krynicką publiczność między innymi Elżbieta Towarnicka czy Małgorzata Walewska. Uważam tę edycję festiwalową za jak najbardziej udaną i pomyślną. Oby tak dalej. Chustki nasze białe z dala powiewały, gdy wagony w świat cię zabierały. Może cię już nie zobaczę, serce we mnie z żalu płacze i pełen rozpaczy pisze list. Czy pamiętasz dom ogromny, małe podwórze i biedne mieszkanko i okno tam na górze? Czy pamiętasz Mirlę i jej usta jak róże, jej oczy płonące i serce wierne ci? Rok jej nie widziałeś już, pewnie zapomniałeś już. Tam wśród słońca i palmy Palestyny, tam radością wszystko tknie, ale gdy ci będzie źle, wspomnij miasto rodzinne i mnie. Czasy się zmieniły, walczyć nie mam siły, więc nie gniewaj na mnie się, mój miły, za to, że ja nie mam pracy i że zdrowie co dzień tracę i że ja od ciebie synka mam. Czy pamiętasz dom ogromny, małe podwórze i biedne mieszkanko i okna tam na górze? Czy pamiętasz Mirlę, ona więdnie jak róża, jej oczy przygasły, a serce z bólu mrze? Zabierz ją do siebie tam, będzie znów jak w niebie nam, pośród słońca i palmy Palestyny. Ja i dziecko z tobą znów, odpisz mi choć parę słów, do widzenia mój
miły, bądź zdrów. Pamiętam temu 20 już lat, gdym szedł w daleki, nieznany świat. Me oczy były tak pełne łez, gdym żegnał kochany bez. Miasteczko bez, kochany mój bez, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Miasteczko bez, kochany mój bez, ach, ileż to razy nad rzeką ja marzył, o szczęściu śnił. Wspomnienia jasnych lat minionych tak mi drogie są. Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko bez, kochany mój bez, maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochała mnie. Jasnych lat minionych tak mi drogie są. Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko bez, kochany mój bez, maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochała mnie. Hündel in nach sun in freuden in nach sun in freuden sinigen mir es beidis mir es klingt es sa so in schein dos hob noch gesunigen die bobe mitten seiden. Wenn sei sahnen Kinder noch gewein, oi, 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 o, das oi, je bieder nig, in klingt hat Sinder, a, sa freile, ex, a, sa nig, in singt je Kinder, o, das oi, je bieder nig, in klingt hat Sinder, za frejlek se lomi rade gejn. Hobn mira nich indil, singt menest zusammen,
singt man es zusammen. Singen mir es, beides mir es klingt, es hat so ein Schein. Dos hob noch gesungen der Tate mit der Mamen. Wenn sie sahnen Kinder noch gewein. Oi, 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 oi. Oh, das oi, je wieder nicht in klingt als Sinder. As a Frelex, as a nicht in singt je Kinder. Oh, das oi, je wieder nicht in klingt als Sinder. Asa Freilex lo mir allegein. Hobn mir anichendil mit Maselun mit Bruche. Mit Maselun mit Bruche. Singen mir, es klingt es so in Schein. Gesungen, die Gangste mich schuppe, wenn mir seinen Kinder noch gewähn. Oi, 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 das oi, je wieder nicht in klingt als Sinder. Asa Freilex, asa nicht in singt je Kinder. Oh, das oi, je wieder nicht in klingt als Sinder. Asa Freilex, lo mir allegein. Oi, oi. Je wieder nicht in klingt als Sinder. Asa Freilex, asa nicht in singt je Kinder. Oh, das oi, je wieder nicht in klingt als Sinder. Asa Freilex, lo mir allegein. Oi, oi. Na festiwalu Przemyska Jesień występuje pan regularnie, można powiedzieć. Zresztą po koncercie dyrygent pan Antoni Guran mówił wiele ciepłych słów właśnie pod adresem pana, że po prostu lubi z panem pracować. I co jeszcze najważniejsze, kiedy pana prosi o pomoc, bo przecież to są koncerty organizowane bez środków finansowych, czasami prawie w ogóle, nigdy pan nie odmawia, nigdy pan nie pyta za ile, a podejmuje się pan pracy z młodzieżą i to ma ogromne znaczenie dla promocji środowiska. Jest inspiracją do pracy dla tych młodych ludzi, którzy panu towarzyszą. Na tym polega pedagogika, być pedagogiem. Muzyki, jak i sztuki, nie można przeliczać na pieniądze. Wtedy, kiedy ją zaczniemy przeliczać na pieniądze, staje się dla mnie ona obdarta, wyjałowiona z czegoś, mało prawdziwa. Koncert, o którym pani wspomniała, miał miejsce w Bazylice Archikatedralnej w ramach rzeczywiście 29. Festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna. Wykonawcami tego koncertu byli chór, orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Artura Malawskiego w Przemyślu. Solistami zaś była pani Jadwiga Kot-Sopran, pani Olga Popowicz-Mezzo-Sopran, ja realizujący partię tenorową oraz pan Paweł Bazan, bas-baryton. Chór przygotowała Joanna Gibała-Szelążek, zaś całość koncertu poprowadził dr Antoni Guran. Te koncerty cieszą się, proszę pani, od zawsze ogromną frekwencją,
ogromnym zainteresowaniem. Tym bardziej, że nie są to łatwe pozycje, za jakie zabierają się uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Zamierzenia swoje realizują zawsze na wysokim poziomie artystycznym, z ogromnym zaangażowaniem, dlatego też chętnie uczestniczę w tego rodzaju przedsięwzięciach, bardzo sobie cenię współprowadzącego zarówno pana doktora Antoniego Gurana, jak i współodpowiedzialną panią magister Joannę Gibałę-Szelążek. Msza cecyliańska jako dzieło, cóż mogę powiedzieć, zachwyca bogactwem czy wręcz przepychem melodii, niezwykłą pomysłowością konstrukcyjną. Na przykładzie choćby tej mszy właśnie mamy okazję zetknąć się z niespotykanym kunsztem operowania głosem ludzkim, co nie jest rzeczą tak bardzo oczywistą, powiedziałbym, choćby u wielu wybitnych nawet kompozytorów. W mszy cecyliańskiej obok popisowych arii solistycznych napotykamy na skomplikowane fugi czterotematowe, które są dowodem wysokich umiejętności twórczych, jak i świadectwem doskonałego opanowania zasad polifonii. Śmiało mogę powiedzieć, że msza cecyliańska Józefa Haydna jest jedną z najpiękniejszych kompozycji w historii muzyki i zasługuje równie na nazwę Missa Pulcherrima. Przypomnijmy, że twórczość wokalna Józefa Haydna jest wręcz imponująca i różnorodna. Skomponował, jak pani doskonale wie, 24 opery, 14 mszy, 4 oratoria, kantaty, duety wokalne, arie, kilkadziesiąt pieśni i kanonów, ponad 400 opracowań różnych pieśni ludowych. Jak wiemy, Józef Haydn, dziś nazywany self-made man, dzięki wrodzonym zdolnościom, a także ogromnej pracy, stał się jednym z najwybitniejszych twórców epoki. Otaczany ludzką życzliwością, szacunkiem i serdecznością, w Wiedniu powszechnie nazywano go Papa Haydn.
Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby posłuchać na żywo tego pięknego dzieła, będzie ono wykonywane z moim udziałem, z tego co pamiętam, 28 lutego o godzinie 17 w Jarosławskiej Kolegiacie. Serdecznie zapraszam. Piękny kościół, łatwy dojazd, duży, wygodny parking. Przekonają się Państwo, będąc na żywo na koncercie, jak trudne to jest dzieło dla wszystkich wykonawców. Teraz kolejny fragment tej właśnie mszy. Posłuchamy fragmentu z Credo et Incarnatus Est, tak, z taką piękną partią tenorową. Et incarnatus est, et incarnatus est, de Spiritu Sancto. Spiritus Sancto.